Gdzie pani teraz będzie chciała wyjechać? W najbliższym czasie, który dzisiaj jest? Czwarty? Trzeci. To za mniej niż 3 tygodnie wyjeżdżam do Londynu, dlatego że to jest też bardzo zabawna historia. Bardzo. Historia zatoczyła koło. 2 razy. Po pierwsze w taki sposób, że ja kiedyś tutaj w tej bibliotece, nie wiem czy Państwo wiedzą, ale tutaj przychodziłam na wagary i chcieli mnie wyrzucić ze szkoły, bo miałam jakieś 300 godzin nieusprawiedliwionych. A te 300 godzin nieusprawiedliwionych spędzałam właśnie w tej bibliotece. Tam na dole się schodzi po schodkach i jest fonoteka. I ja jechałam do szkoły, bo mieszkałam na północy, a jechałam do szkoły do drugiego liceum, czyli musiałam autobusem z północy przejechać obok tego parku, w którym stoi biblioteka i tam przystanek dalej powinnam wysiąść, żeby pójść do szkoły. No i ja codziennie rano brałam, byłam przygotowana normalnie do lekcji, znaczy czasami, ale zwykle zdarzało mi się, że byłam przygotowana. No w każdym razie wsiadałam z książkami, z zeszytami, w ogóle ze wszystkimi przyborami do szkoły, jechałam do szkoły. Z takim nastawieniem, że jadę do szkoły. Do chwili, kiedy autobus stawał na tym przystanku. Drzwi się otwierały i wtedy, jak rakieta, wyskakiwałam z tego autobusu. Już wiedziałam, że ze szkoły dzisiaj nie idzie i biegłam tutaj do biblioteki, zeszywałam się właśnie w tej fonotece. Nikt mnie nie pytał, czy ja chodzę do szkoły, czy nie chodzę do szkoły. Tyle godzin to spędziłam. Dzięki Bogu nikt mnie nie zapytał. Normalnie mnie to wpuszczali. Mama mówiła, że źle skończę. I mówiła mi, że będę myła wagony, te szyby w wagonach kolejowych. Jak tak dalej będzie. No więc przychodziłam tu do fonoteki, zakładałam słuchawki i słuchałam muzyki, rysowałam i pisałam opowiadania. No i minęło parę lat, ale tu nagle dostaję zaproszenie na spotkanie autorskie do tej samej biblioteki, w której wagarowałam kiedyś. To raz historia zatacza koło, a drugi raz taki, że ja wyjechałam do Londynu i mieszkałam tam przez rok i pracowałam jako sprzątaczka na czarno. W takim naprawdę bardzo podłym hotelu. A teraz historia zatoczyła koło i otóż dostałam zaproszenie z Londynu, żebym jako specjalny gość organizatorów Igrzysk Olimpijskich przyjechała do Londynu i pobiegła ze sztafetą ze zniczem olimpijskim. Ale zamierzam się wybrać do tego hotelu, w którym pracowałam i gdzie myłam podłogi i ściany. I zamierzam się wybrać do greckiego baru, w którym pracowałam jako kelnerka i ten właściciel, który był Grekiem, przez cały czas mnie podrywał i klepał mnie po pupie. I mi się wydawało wtedy, że to jest takie oczywiste, bo on jest właścicielem tego baru. I pójdę, może ja go klepnę raz. Z miejscami było chyba trochę inaczej, dlatego że czasami to miejsca wybierały mnie. Bo kiedy chcę gdzieś wyjechać, albo inaczej. Bo jak podróżuję sama, to nie mam żadnego planu podróży. Tylko kupuję bilet, wiem, że na przykład lecę do Indonezji i wiem, że zostanę tam przez miesiąc. Ale nie ustalam bardzo precyzyjnie, co będę tam robić na miejscu, dlatego że na żadnej mapie i w żadnym przewodniku nie ma miejsc, które ja chciałabym zobaczyć. A mnie nie interesują specjalnie pomniki, zabytki i takie rzeczy, gdzie zwykle spotyka się wielu turystów. Ja wolę znaleźć takie miejsca, które są właśnie nieodkryte i nieopisane. Więc sobie siedzę w autobusie i oglądam taką mapę najbliższej okolicy. I szukam miejsca, które wyda mi się ciekawe, bo ma na przykład fajną nazwę. Albo dlatego, że tam jest jakaś wioska, albo że tam się odbywa na przykład co niedzielę targowisko. Albo jeżeli tam jest jakiś port, gdzie przypływają rybacy, to ja wtedy tam przychodzę przed świtem, żeby zobaczyć, jak ci rybacy wracają z polowania, z łodziami pełnymi ryb, wyładowują te ryby na piasek, zbierają sieci, potem jadą z tymi rybami na targowisko. Ja uważam, że to jest fascynujące. Ja mogę tam stać godzinami i patrzeć. Chodzę, fotografuję, oglądam, rozmawiam z ludźmi.
Chcę, tego, że ja to miejsce, jest którym jestem, chciałabym to miejsce zrozumieć. Aż chciałabym doczytałam, ponieważ podróżowałam po Indiach. I na tym dla mnie polega to, co warto zobaczyć w Kambodży. I przyniosłam dzisiaj ze sobą Angkor, to jest miasto, które chciałabym Państwu pokazać. To już nie zostało znalezione w moich ukochanych domach.